dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam Was na kontynuację Q&A. Na pewno pamiętacie, sorry za te trzeszczenie, ale to krzesło. Na pewno pamiętacie, słuchajcie, ostatniego mojego Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Boże, co za krzesło, czekajcie. Pytania i odpowiedzi, czyli Wy pytacie, ja odpowiadam z Instagrama. I po tym filmiku ukazało się trochę więcej, słuchajcie, pytań do mnie, z czego ja bardzo, bardzo się cieszę, bo w sumie o to Was prosiłam. Także postanowiłam, że nagram, przygotuję właśnie dla Was. Poczekajcie, tylko sobie już tutaj znajdę te wszystkie. Jest, jestem. Mam tutaj pytania na. Będę korzystać i posiłkować się tabletem, gdyż pytania dostawałam co prawda na telefon, ale że telefonem nagrywam, no to po prostu sobie zrobiłam screeny na tableta. Oczywiście ze mną jest. Ta-da! Ze mną jest Kawcia. Okej. Super ekstra. Jeżeli chodzi o makijaż, który jest bardzo, ale to bardzo codzienny, bardzo dzienny, mało nawet może i widoczny, to na ustach oczywiście ta pomadeczka. Jakoś tak się z nią bardzo polubiłam, bardzo podoba mi się ten kolor, bardzo podoba mi się wykończenie i dość długo nawet się trzyma. Nie dałabym tej pierwszej ceny takiej od producenta, ale za 13 funtów jak najbardziej tak. Przypomnę, to jest taki przybrudzony różowy, taki bliżej nieokreślony, trochę wpadający w róż, trochę w fiolet, trochę w bordo. Bardzo dziwny kolor, jeszcze raz przypomnę, jest to Antique Pink Laura Mercier. Jeżeli chodzi z kolei o paletkę, to dzisiaj na mych oczętach już Wam pokazuję. Jest odrobina tego, w sumie większości tego z odrobiną tego. Do oka użyłam tutaj z tej paletki tylko ten złoty odcień i jego mam na środku ruchomej powieki. Natomiast resztę używałam z paletki I Heart Makeup Chocolate Elixir. No, także te dwie paletki były dzisiaj w ruchu. No i oczywiście Smashbox Decali Contour. To jest to, co mam tutaj jakby na twarzy. No, także lekko ocieplona twarz i wykonturowana właśnie tą paletką. Przejdźmy może do pytań, starczy tego wstępu. Mam nadzieję, że rozwieję Wasze wątpliwości i że moje odpowiedzi Was usatysfakcjonują. Więc pyta Kamila2162, której serdecznie dziękuję za pytania, bo jest ich trochę, a ja uwielbiam po prostu jak się jakoś angażujecie, jak chcecie coś więcej wiedzieć, jak chcecie mnie bardziej poznawać i tak dalej. Mimo iż już jestem, nie wiem, ponad 3 lata na kanale. Więc pytanie do Q&A. Jakie stosujesz kary, konsekwencje za złe zachowanie dzieci? Jeśli to pytanie jest zbyt osobiste, to nie odpowiadaj. Nie, nie jest to pytanie zbyt osobiste, jest to normalne, zwykłe pytanie, bardzo codzienne, zresztą dla każdej mamy. Więc jakie stosuję kary, konsekwencje? Słuchajcie, wcześniej miałam takie podejście, że jak nie dam klapsa w dupę, to nie zrozumieją. I faktycznie to działało do pewnego momentu. Natomiast skończyło się to, słuchajcie, tym, że ja potem miałam do siebie pretensje. Ja potem chodziłam z truta, ja potem miałam jakiś do siebie żal, że musiałam dać któremuś w tyłek. Nie mówię tu o biciu paskiem, kablem i nie wiadomo czym, mówię o zwykłym klapsie ręką w tyłek, który często i gęsto kończył się tym, że i tak zostałam wyśmiana, bo albo nie trafiłam, albo po prostu według nich ich pogilgotałam. Także ja sama to znam z autopsji i wiem, o co chodzi, więc zaczęłam stosować kary tego typu, że wiem, co ich najbardziej rusza, wiem, czego najbardziej nie lubią i z czego będą niezadowoleni i co być może spowoduje, że zmobilizuje ich to do poprawy. To jest to, że zabraniam im sprzętów, czyli zabieram telefon, zabieram tablet, nie daję dojść do internetu, do YouTube'a, do ogólnie do sprzętów po prostu. Już nie będę tutaj się rozdrabniać na internety. Więc ogólnie mówiąc, po prostu mają kary na sprzęty. No, więc to jest chyba dla nich największa kara i muszę Wam powiedzieć, że to naprawdę działa. Także to jest moja odpowiedź na Twoje pytanie. Kolejne pytanie, wybaczcie mi te dźwięki, ale to po prostu krzesło. Czy chciałabyś lub czy myślałaś nad tym, czy zrobić sobie jakiś kurs kosmetyczny?
O, Krzysiu właśnie przyszedł. Tak, oczywiście, że myślałam, bardzo nawet chciałam. Zresztą ja już kiedyś Wam mówiłam, że od dawnej dawna chciałabym gdzieś tam się troszeczkę jakby rozwinąć w tej dziedzinie, w tej kwestii, ale no jak na razie czas nie, na to nie pozwala, ale tak oczywiście chciałabym bardzo na przykład zrobić sobie, móc zrobić sobie jakiś kurs kosmetyczny, jakiś kurs beauty. Mówię tutaj oczywiście o malowaniu, niczym innym, także no chciałabym. Także wszystko przede mną. Kolejne pytanie to, jak już zdobędziesz spokój wewnętrzny odnośnie mieszkania i sytuacja się unormuje, to czy pomyślisz o tym, żeby zrobić prawo jazdy kiedyś? Coś chyba miałaś w planach. Tak, miałam w planach, natomiast zdaję sobie sprawę, że niestety w mojej sytuacji, w jakiej ja się znajduję, póki co będzie mi bardzo ciężko utrzymać to wszystko w ryzach, czyli ja nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby wydać pieniądze teraz na to, żeby to prawo jazdy zrobić, a potem, żeby one leżały po prostu w barku, jak to się mówi, lub w szufladzie. Także nie wydaje mi się, abym póki co dała radę z opłatami tego wszystkiego. Także pierwsze ubezpieczenie nowego kierowcy troszeczkę mogłoby mnie zjeść. Także na razie prawo jazdy idzie w odstawkę. Pytanie do Q&A. Ulubiony film, serial. Jeżeli chodzi o ulubiony film, to lubię bardzo dużo filmów, więc w sumie mogę wymienić Dirty Dancing lub Niekończącą się opowieść. To jest w sumie bajkofilm, ale bardzo go lubię. Jeżeli chodzi o serial, oglądałam jakiś czas temu, słuchajcie, Na Wspólnej i M jak Miłość, natomiast teraz ani nie ma na to czasu, ani jakoś tak okoliczności. Więc to. Dalej, czy będziesz farbować włosy w najbliższym czasie i na jaki kolor? Właśnie farbowałam. Właśnie jestem po farbowaniu włosów. Pytanie było zadane przed, ponieważ miałam bardzo dość sporawy odrost. Ten kolor, który teraz mam, jest świeżym kolorem, bardzo mi się podoba, no i póki co nie muszę śpieszyć z poprawianiem i robieniem czegokolwiek. Także tak, farbowałam włosy w najbliższym czasie. Także jeszcze jedno chyba pytanie. Tak, świetnie się ubierasz. Czy wzorujesz się na jakichś gwiazdach, celebrytach? Absolutnie nie, dziewczyny. Jak ja bym się miała wzorować na gwiazdach, celebrytach, to szczerze mówiąc, wyglądałabym jak jakiś kolorowy ptak. Moda, która jest teraz gdzieś tam pokazywana przez celebrytki, spodnie dzwony, jakieś nakanty, jakieś kompletnie niedobrane według mnie góry od dołów, łączenie tego sportowego z eleganckim. No, jakoś to do mnie nie przemawia, więc albo elegancko, albo sportowo. Ciężko jest mi sobie wyobrazić, żebym ja miała założyć coś takiego, które jest u góry eleganckie, na dole sportowe. Więc nie, na nikim się nie wzoruję, nikt nie jest moim wzorem, po prostu kupuję i wybieram to, co wydaje mi się, że pasuje do mnie, że będę się w tym dobrze czuła i tyle. Po prostu ja wybieram rzeczy, w których dobrze się czuję i na pewno nie lubię rzeczy, które mają wszyscy, więc staram się wybierać coś takiego, co jakby gdzieś na ulicy się nie będzie powtarzać. Więc tak by to wyglądało. Także Kamili, bardzo serdecznie dziękuję za te pytania. Mam nadzieję, że rozwiałam Twoje wątpliwości. Lecimy dalej. Kolejne pytania, sterta pytań zadanych przez moją Monię, czyli Moniczkę Honej, z których również się cieszę. Jest ich bardzo dużo. Przyrzekam z ręką na sercu, że ich nie czytałam. Także widziałam tylko ich ilość i po prostu już z góry się cieszyłam. Także Monia, dziękuję Ci serdecznie za te pytania. Na ile odpowiem, na tyle odpowiem. Najwyżej podzielę Wam film na dwie części. Także łyczek kawy. Niam, niam, niam. I okej, lecimy. Czy byłaś kiedyś na kolonii? Masz jakieś fajne wspomnienia z tym związane? Nie, nigdy nie byłam na żadnej kolonii. Byłam tylko na jakiejś. Może byłam na jakichś wycieczkach, czego tak naprawdę nie pamiętam zbytnio, ale pamiętam za to tak zwany piwak, czyli biwak z moją klasą, z moją szkołą i tak, to było bardzo fajne przeżycie, bardzo fajna przygoda, bardzo fajny czas. To był taki czas pierwszych jakichś tam, wiecie, takich zakochań, pierwszych takich wzlotów, wiecie, takich polotów i w ogóle. Także pamiętam, że tam na tym biwaku był chłopak, który gdzieś tam mi się podobał i tak dalej. Graliśmy w siatkę, robiliśmy ognisko, zbieraliśmy, pamiętam, drewno na to lotnisko, na to ognisko oczywiście. No, także fajne, fajne mam wspomnienia, natomiast na żadnej kolonii nigdy nie byłam.
Twoja ulubiona koszulka. Moja ulubiona koszulka. Ja myślę, że chyba nie mam ulubionej koszulki. Lubię coś, co jest luźne. Zakładam zazwyczaj coś, co jest po prostu bardzo, bardzo luźne. Także nie mam raczej ulubionej mojej koszulki. Mam dużo takich ciuchów, które bardzo lubię, ale niekoniecznie taką chyba ulubioną. Przynajmniej nie kojarzę. Twoja wymarzona praca. Praca każda, słuchajcie, jest dobra, byle by sprawiała przyjemność. Czyli na pewno musiałaby to być praca, do której ja bym nie chodziła za karę, tylko po prostu chodziła, bo lubię chodzić do tej pracy, bo atmosfera w pracy jest super. Także ja póki co nie narzekam na to, co mam, natomiast czy mam wymarzoną pracę? Nie, kiedyś marzyłam o tym, żeby pracować z dziećmi, dzisiaj raczej to ta świadomość i ten fakt, że sama jestem mamą, no jednak powiem Wam, że spowodował, że może lepiej nie pchać się tam, gdzie jest dużo dzieci, bo jednak wystarcza mi to, co mam pod swoim dachem. Także nie mam wymarzonej pracy. Taka, która po prostu sprawia przyjemność. Czy nagrywanie na YouTube zmieniło Cię? Bardzo mnie zmieniło. Zmieniło mnie przede wszystkim, chodzi tutaj o tą sferę hejterską. Czyli ja nie spodziewałam się, że na YouTubie, słuchajcie, są takie rzeczy. Nie spodziewałam się, że jest tyle zakłamanych osób dwulicowych. Nie spodziewałam się, że jest tyle interesownych osób. Wydawało mi się, że takie nagrywanie nie powinno zmieniać żadnej osoby, bo to jest po prostu... To jest jakieś hobby, a dla większej ilości dziewczyn z większych kanałów nie jest to sposób zarabiania oczywiście, jest to sposób utrzymania się, natomiast to absolutnie nie powinno odbierać tego, żeby być cały czas tą samą osobą. Czyli ja powiem Wam, że nie sądziłam, że to mnie zmieni. Może to nawet nie takie słowo, że zmieni, może bardziej mnie to wzmocniło niż zmieniło. Chyba, że jeśli chodzi o zmianę, no to tylko i wyłącznie w tym kontekście, że już jestem bardziej przezorna, nie każdemu ufam, nie każdemu powiem tyle, ile mogłam powiedzieć na początku, czyli staram się nie mówić za dużo i tyle. I tyle. Także nie poufalać się po prostu, czekać, co czas przyniesie i jak ta znajomość się rozwinie. Także tak, uważam, że zmieniło mnie to i wzmocniło. Jakie były Twoje pierwsze kosmetyki? Moje ogólnie pierwsze kosmetyki, jakie ja pamiętam, to przypuszczam, że był to zdecydowanie za ciemny podkład i tusz chyba do rzęs. I chyba to wszystko. Wiem też, że miałam jakiś niebieski eyeliner. Pamiętam niebieski liner, co ja nim robiłam. Nawet nie chcę wnikać i nie chcę sobie przypominać, ale pamiętam, że miałam. Masz jakiś kosmetyk, który jest z Tobą, odkąd pamiętasz? Wiecie co? Teraz ciężko jest mi w ogóle odpowiedzieć, bo nie wszystkie kosmetyki tutaj z sobą mam. Ale chyba nie mam czegoś takiego, że odkąd pamiętam. Nie, bardziej może marki, firmy są takie, do których powracam od tych tam nastu czy tam 10 lat, czyli na przykład Dove i Nivea. No, Maybelline bardzo często i chyba to wszystko na tamte czasy. Ale chyba nie mam kosmetyku, który jest ze mną odkąd ja pamiętam. Ja lubię zmieniać rzeczy, kosmetyki, w ogóle lubię jak coś się zmienia, nie jest takie monotonne. Oczywiście nie mówię tutaj o sferze prywatnej takiej, czyli związkowej. Tutaj nie lubię zmieniać, absolutnie. Dalej, czy masz jakieś fobie? Czy mam jakieś fobie? Moją fobią jest to, że boję się, słuchajcie, pająków. Boję się robactwa, boję się pająków, boję się mysz. No, więc to jest coś, co mnie przeraża. Boję się węży, takich, o, takie chyba normalne rzeczy. Ale nie mam jakiegoś czegoś, że gdzieś tam jestem zamknięta, wiecie, gdzieś w jakimś małym pomieszczeniu i już jestem panikara. Nie, 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 raczej nie. A, i wysokości. Jak widzisz swoje życie za 10 lat? Staram się o tym nie myśleć. No wejdź. Cieplasiam, się zagadałam. Ale już wracam, więc chyba odpowiadam na pytanie, jak widzisz swoje życie za 10 lat? Słuchajcie, ja się staram nie patrzeć w przód. To znaczy, ja się staram myśleć o tym, co będzie jutro, a nie o tym, co będzie za rok, dwa, czy trzy, czy pięć, czy dziesięć, tym bardziej. Także na pewno chciałabym, żeby był spokój, stabilizacja. Nic więcej. I żeby dzieci były zdrowe. Jakie ludzkie nawyki najbardziej Cię wkurzają? Nawyki, czyli nie uzależnienia. Nie
ma chyba czegoś takiego. Czy ktoś sobie poprawia włosy, czy ktoś sobie grzebie w tyłku, czy ktoś sobie, kurczę, poprawia ciuch, czy stanik, czy bluzkę, czy majtki, bo takie też są nawyki, czy ktoś strzela okiem, czy ktoś, nie wiem, ma jakieś dziwne mimikę, dziwną twarzy. Nie ma takich rzeczy, które by mnie raczej gdzieś tam wkurzały. Żartobliwie mogłabym powiedzieć, zostaw tam już to, czy tamto, czy to. Natomiast ja nie wiem właśnie, dlaczego ludzie się czepiają takich szczegółów. Słuchajcie, mnie interesuje to, jaka jest ta osoba, że ja z nią rozmawiam, że mogę jej posłuchać, a to, że ona ma jakiś nawyk, to absolutnie, ale to absolutnie mi to nie przeszkadza. Także żadne ludzkie nawyki raczej mi nie przeszkadzają. Bardziej, jeżeli chodzi o używki, to tak, to na przykład papierosy mi bardzo przeszkadzają lub gdy ktoś się zbyt mocno alkoholizuje. Czyli nie może się napić tak kulturalnie piwo 2-3, tylko musi po prostu wyjść na czworaka, więc tego nie lubię. Jakie to było? Jakie jest Twoje ulubione miejsce w mieście? Z racji tego, że jestem teraz tu w Szkocji, to moim ulubionym miejscem myślę, że był kiedyś skwerek. To jest miejsce, gdzie są kwiaty, gdzie jest zielono, gdzie są fajne uliczki i gdzie tam wszyscy spotykaliśmy się, wszystkie mamy z dzieciaczkami i tak dalej, z wózkami, więc to miejsce bardzo lubiłam. I chyba Tweedbank, tam gdzie płynie sobie rzeczka i jest plac zabaw. To są dwa miejsca, co mi się tu podobają. No i oczywiście wszystkie miejsca, do których zabierał nas zawsze Krzysztof, czyli wszystkie widoki, co podziwialiśmy, czyli Scott's View i tak dalej. Także tak, to zdecydowanie mi się podoba. Jaki znany film... A, no i TK Maxx, nie? To żart. Kolejne pytanie... Jaki znany film, za którym wszyscy szaleją, Twoim zdaniem jest do niczego? No to na pewno wszystkie polskie komedie, gdzie ktoś mówi, że Boże, te chłopaki nie płaczą. Jezu, co tam jeszcze było? Ja nawet ich nie wszystkie znam. Te Sary, nie Sary, Pitbulle, te wszystkie jakieś tam... co tam jeszcze było? Przypomnij, te Cats Vegasy, to wszystko, co tam na przykład inni ludzie naprawdę mówią, że a co ty nie znasz się, to taka fajna komedia. No to akurat polskie komedie dla mnie są po prostu strasznie głupie, wręcz naprawdę głupie. Ja tam nie widzę, no śmiać się można z głupoty czyjejś, z niczego innego, więc to jest mało śmieszne. Co jeszcze? Nie wiem, za czym inni szaleją tak naprawdę. No Grey, na przykład za Greyem nie każdy szalał, wręcz odwrotnie, więc mi się na przykład on podobał. Na pewno nie zachwycał, ale podobał mi się po prostu. Co jeszcze? Nie wiem jeszcze, bo ciężko mi jest ocenić, jaki film, za jakim filmem wszyscy szaleją, więc tutaj ciężko mi się odnieść, ale myślę, że wystarczy ta odpowiedź. Jaką modę z przeszłości chciałabyś przywrócić do życia? Nie ma takiej mody, ponieważ moda z przeszłości wraca. Na szczęście to wszystko wraca i możemy się cieszyć tym na rynku, czym cieszyliśmy się kiedyś lub czym mogliśmy cieszyć się kiedyś. Więc ja bardzo się cieszę, że są leginsy, jeansy i dresy. I z tego cieszę się najbardziej, reszta dla mnie może nie istnieć. Może nie być sukienek, miniówek i tak dalej, ale te wygodne rzeczy tak, jeansy lubię, elastyczne zwłaszcza, no i leginsy też lubię. Jak radzisz sobie z organizacją czasu? Ciężko jest mi mówić o samej sobie, ale wydaje mi się, że dobrze organizuję czas, natomiast często jest tak, że tego czasu mi brak. Nawet nie czuję, jak mi się rymuje. Także często jest właśnie tak, że ta doba jest dla mnie za krótka, że są rzeczy, które jeszcze bym zrobiła, a już czymś jestem naprawdę przemęczona, zmęczona, mam już pewnych rzeczy dość, a jeszcze wiem, że coś trzeba zrobić, więc to, że te rzeczy inne przychodzą na jutro, a ja nie lubię czegoś, co mam zrobić dziś, robić jutro. Więc doba dla mnie jest za krótka, a tak to myślę, że z organizacją czasu raczej nie mam problemu. Bardziej mogłabym właśnie narzekać na brak tego czasu. Dobra, jaki kosmetyk uważasz za rewolucję w świecie beauty? Rewolucja? No to chyba tuż do rzęs, słuchajcie, tuż do rzęs. Te pomady do brwi jednak, albo henny, coś na pewno do brwi, bo to bardzo dużo zmienia, jeżeli chodzi o twarz. No i chyba to wszystko, reszta to już tylko, słuchajcie, dodatki. Ja generalnie z brwiami, czyli z po prostu podkreśleniem koloru brwi, nie takimi bladziochami i z tuszem, jestem w stanie wyjść bez niczego. No i balsam do ust, no jakiś balsam musi być do ust. Ale to też można zastąpić jakimś olejkiem kokosowym czy czymkolwiek, więc nie ma chyba takiego kosmetyku, który uważałabym, że był rewolucją.
Także to, jaka była Twoja największa wpadka? Tylko nie wiem, o co chodzi, czy w życiu, czy na YouTubie. Jeżeli chodzi o wpadkę moją największą, ogólnie teraz pierwsza, lepsza, jaka mi przyszła do głowy, to wpadką na pewno będzie to, że mając chyba 12 albo 11 lat, ja już Wam chyba kiedyś o tym mówiłam, ja byłam taką osobą w ogóle, której pokazywało się dosłownie tak palcem, i ja się po prostu śmiałam. Ja miałam jakieś manie, jakieś śmiechawki, wybuchy po prostu śmiechu. I łatwo było mnie rozśmieszyć, jak się śmiałam, to już do łez, a było raz tak, że jechaliśmy po mojego tatę, który wracał właśnie z delegacji, odbieraliśmy go z Warszawy, z lotniska, z moją mamą, z wujkiem, moim bratem i jechaliśmy przez ruchome schody. Ja strasznie panicznie bałam się ruchomych schodów, ponieważ to był pierwszy raz, kiedy ja w ogóle na te schody weszłam i mając te 11 czy 12 lat, po prostu popuściłam. Tego strachu, stresu i w ogóle. Także to jest moja największa wpadka, bo w sumie byłam no, raczej dużą dziewczynką, 11-12-latka, czyli tak jak Oliwia. No a mimo wszystko ten stres i ten strach przed tymi schodami spowodował, że popuściłam w gacie. Naprawdę. I wtedy jeszcze pamiętam, była taka szybka akcja, że trzeba gdzieś lecieć. I pamiętam, jak gdzieś getry, które właśnie zakupiliśmy, były takimi pstrokatymi. To były leginsy, takie trochę lekko, wiecie, jak aerodynamiki, to się wtedy mówiło, i takie kolorowe, takie bardzo jaskrawo kolorowe, jakieś bohomazy. Także to jest moja wpadka. A wpadki inne, no to takie, że coś mówiłam i na przykład nie wyłączałam kamery, czy przebierałam się, nie wyłączałam kamery, jak robiłam try on haul. Natomiast na szczęście to nie był live, na szczęście można było to wyciąć, ale chyba większych wpadek raczej nie miałam. Więc to. Zaraz spadamy za jakieś 5 minut, więc dogram Wam tylko jeszcze kawałek. Z kim najchętniej nagrałabyś filmik na swój kanał? Wiecie co, ja chyba z tych oczywiście, które oglądam i lubię, myślę, że z chęcią bym nagrała jakiś fajny, na przykład, nie wiem, tutorial makijażowy, czy bym się wzorowała na przykład na czyimś makijażu, próbowała go odtwarzać, to z chęcią bym zrobiła coś takiego z Kingą The Pink Rook, ponieważ lubię bardzo tą dziewczynę, za taki indywidualizm. Ja uwielbiam ludzi indywidualistów takich, takich, którzy nie boją się niczego powiedzieć, którzy mówią to, co im ślina na język przyniesie, którzy się tak zwanie nie patyczkują. Także Kinga, z chęcią nagrałabym jakąś głupawkę z Gośką, czyli Świat Gosi. Agi z Irlandii, Monia, oczywiście z Monią bym z chęcią nagrała. Myślę, że bardziej jakiś vlog albo jakieś gotowanie, nie wiem. Właśnie z Monią, czyli Misia 3006. Co jeszcze? Może z Zuzią też bym chciała coś nagrać, bo jest bardzo odjechaną osobą, tak mi się wydaje, z poczuciem humoru jest taka śmieszna, a kiedy trzeba, to poważna. Także Zuzia, czyli La Make'a Bella, jakoś tak. No i może z Adą Glotkowską. Myślę, że z każdą z osób praktycznie, które subskrybuję, które oglądam, które staram się nadrabiać, więc raczej z koleżankami takimi tutaj po fachu, które mam w subskrypcjach. Może tak. Więc to. Czy posiadasz cytat, który motywuje Cię do działania? Tak, Never Give Up. Myślę, że chyba to. I Never Lose Hope. Ja myślę, że nigdy się nie poddawaj i. Nigdy się nie poddawaj i walcz o swoje i chwytaj dzień i nigdy nie trać nadziei. To są chyba takie nadzieje umiera ostatnia. Ja myślę, że tym bardziej ostatnio w moim życiu najczęściej te cytaty występują, tak wiecie, są wypowiadane. No i też traktuj ludzi z wzajemnością. Jeżeli tak, to powiedz, w jakich sytuacjach Cię on motywuje. Aha, ten cytat. No to właśnie chociażby w tej mojej ostatniej sytuacji, czyli nie poddaję się i walczę po prostu o dach nad głową. I co dla niektórych jest jakimś kontrowersem, to dla mnie po prostu jest to rzecz normalna, naturalna. Ja nie widzę tutaj powodu do robienia jakiejś afery koperkowej. Bronię swoich praw, staram się przepisowo iść do przodu, więc myślę, że to odniosę do sytuacji, w której się obecnie znajduję, czyli tego poszukiwania dachu nad głową. Więc to. Czy zawiodłaś kiedyś samą siebie w jakiejś sytuacji? Pewnie nie raz, słuchajcie. Ja myślę, że moim największym zawodem było to, że byłam zbyt ufna, że byłam zbyt dobra, więc
Ale czy ja się zawiodłam tak sama na sobie? No nie, po prostu tych rzeczy bym drugi raz nie popełniła. Może tak, ale to, żebym miała do siebie jakiś tam żal największy, to raczej chyba nie. Są sytuacje w życiu i rzeczy w życiu, na które niestety, ale nie mamy wpływu. I ostatnie pytanie. Jaka osoba motywuje cię do działania? I jest, poczekajcie, bo tu nie mam. Jaka osoba motywuje cię do działania i jest dla ciebie wzorem życiowym? Jaka osoba mnie motywuje do działania? Nie ma osoby, która motywuje mnie do działania jako taka osoba trzecia. Bardziej mnie motywuje moje samozaparcie, moja chęć polepszenia jakiejś sytuacji, dążenia do celu, zawziętość, upartość w dążeniu do celu, ale przede wszystkim dzieciaki, dzieciaki i jeszcze raz dzieciaki. Ja wiem, że ja nie mogę się poddać właśnie dla nich. Także tym optymistycznym akcentem zakończymy pierwszą część Q&A. Ja nie wiem, ile czasu mi to zajęło. Mam nadzieję, że jeżeli będą krótkie te filmy, to po prostu będzie ich więcej. Także nie ubolewajcie. Niestety, no muszę wychodzić teraz, dlatego że jedziemy odebrać Gracka i jedziemy dalej załatwiać sprawy. Także ja się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za pytania. Moniczce, dziękuję. Kamili, dziękuję. I z kolejnym, przepraszam, te światła to przejeżdżające samochody. Także przyjdę do Was z kolejną częścią Q&A, a jakby ktoś pytał o bluzę, bo być może ktoś spyta, to oczywiście Shein. Także bluza z Shein polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie i gorąco. Ok, buziaki, do usłyszenia. Bajo!